Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dziś porozmawiamy sobie o sprawie, która na zagranicznych stronach jest nazywana Mashed Potato Murderer, czyli w wolnym tłumaczeniu... Nawet nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć. Powiedzmy, że to mniej więcej znaczy tyle, co morderca z PIRE ziemniaczanego. Brzmi totalnie głupio, co nie? Ale cała ta sprawa jest totalnie dziwna i nieraz przy researchu miałam trochę takie myśli, jak przy oglądaniu horroru. Że główny bohater idzie tam, gdzie jest niebezpiecznie, a wy myślicie sobie, kurde, nie idź tam, bo zginiesz. No to ja przy tej sprawie miałam podobnie, tylko ja mówiłam do siebie, kurde babo, co ty robisz? Przecież jest dużo prostsze rozwiązanie na taką sytuację. No ale nic, nie przedłużam już. Przenieśmy się zatem do roku 2013 do Australii. 24-letnia Sara Tarrant mieszkała ze swoim 33-letnim partnerem o imieniu Alois Ress w mieście o nazwie Duba w Nowej Południowej Walii. Para była razem od 9 lat. Szybka matematyka doprowadza nas do ciekawych wniosków, bo okazuje się, że poznali się, gdy Sara miała zaledwie 15 lat. Co ciekawe, w Australii 15 lat to jest wiek poniżej wieku zgody. No dobra, to zapytacie, gdzie byli rodzice. No cóż, matka Sara nie skakała pod sufit ze szczęścia, z tego, że jej córka jest w związku z 10 lat starszym chłopem. Natomiast ojca tak naprawdę nie było wtedy w życiu 15-letniej dziewczyny. i rodzice rozstali się, kiedy Sara była jeszcze mała. Fun fact, no, może nie taki fan. Związek Sara z dużo starszym mężczyzną może tłumaczyć fakt, że jej ojciec był przestępcą seksualnym. W sensie nie zrozumcie mnie źle, bo totalnie nie tłumaczy to jej partnera ale być może Sara miała jakieś nieprzepracowane traumy za sobą być może nie znała innej rzeczywistości, a to wydawało jej się normalne. Bo w końcu tylko taki schemat znała z dzieciństwa, a to, że znała tylko taki schemat, nie jest oczywiście jednoznaczne z tym, że ten schemat był zdrowy. Ogólnie młoda wtedy Sara toczyła wojnę ze swoją matką o swojego chłopaka, bo oczywiście jej matka nie pozwalała na to, aby jej córka spotykała się z Alois. Kłóciły się do tego stopnia, że w końcu Sara uciekła od matki i zamieszkała ze swoim chłopakiem w Newcastle, gdzie też się poznali. Dwa lata później para założyła rodzinę. Pierwsze dziecko urodziła w wieku niecałych 17 lat, a w ciągu następnych kilku lat ich rodzina powiększy się jeszcze o trójkę dzieci. No, i tak sobie żyli w tej sześcioosobowej rodzince, dodatkowo jeszcze z matką Alois, która miała na imię Zanoja. Powiedzmy sobie teraz nieco o wybranku serca Sary. Nie to, że mam jakieś uprzedzenia do tego faceta, no, ale kaman, kto normalny spotyka się w wieku 24 lat z 15-latką? Mianowicie Alois był powiązany z gangiem motocyklowym, który, jak każdy gang, to nie było stowarzyszenie koła gospodyń wiejskich. Osoby z tego gangu były niebezpieczne, raczej nie chcielibyście ich spotkać wracając wieczorem samotnie do domu. Aloa chciał opuścić gang, kiedy założył rodzinę. A jak już się wstąpi do gangu, to nie tak łatwo z niego wyjść cało, więc mimo opuszczenia gangu żył w ciągłym strachu, że będą chcieli go dorwać i skrzywdzić jego i jego rodzinę. Wiadomo, Aloa wiedział. Co się dzieje od podszewki, a członkowie po jego odejściu nie mogli mu już ufać. W związku z tym rodzina musiała często się przeprowadzać, żeby gang nie mógł ich namierzyć. Przeprowadzili się w końcu do miasta Duba, które było oddalone od Newcastle o jakieś 400 mil. Wybrali tę lokalizację, ponieważ jego matka w czasach młodości tam mieszkała, a sam Alua się tam wychowywał. No cóż, gdybym ja była członkinią gangu i chciałabym potencjalnie poszukać Alua, to szczerze zaczęłabym od miast, w których już mieszkał, więc nie wiem, czy to była do końca racjonalna decyzja. Ale w każdym razie przeprowadzili się do Duba w czerwcu 2012 roku i jakoś tam sobie żyli. Matka Alua miała tam jeszcze znajomych, co ułatwiło chociażby poszukiwanie mieszkania. Zanaja przyjaźniła się z mężczyzną o imieniu Raymond Roth. Raymond miał syna w wieku Aloa, więc automatycznie chłopaki zaczęli się widywać, bo Aloa znajomych nie miał za bardzo w tym mieście. Raymond zaproponował rodzinie, że mogą się u niego zatrzymać, dopóki nie znajdą mieszkania. To był bardzo miły gest, bo nie każdy przygarnąłby siedem osób pod dach, w tym czwórkę dzieci. Ale Raymond bardzo się cieszył, bo kilka lat wcześniej stracił żonę. Więc doskwierała mu samotność. Zatrzymali się u niego na 10 dni, a po tym czasie znaleźli już miejsce, gdzie mogli się osiedlić. Jednak oczywiście nie urwali z nim kontaktu, wręcz przeciwnie. Raymond pomagał im w remoncie domu, pomagał przy dzieciach, a także zbliżył się do Sary na tyle, że po czasie stali się bliskimi przyjaciółmi. Przypominam, że Sara miała wtedy jakieś 23 lata, Raymond, 51. A facet Sary miał wtedy 32 i była z nim od 15 roku życia. Czy tylko ja widzę tę analogię? No okej, okay, byli tylko przyjaciółmi. Aloa odnowił też kontakt ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Hamish Lur, bo tak nazywał się ten przyjaciel, miał lekkie problemy finansowe, więc Aloa zaproponował mu pomoc. I tak do domu, gdzie mieszkało już 7 osób, wprowadziły się jeszcze dwie. Hamish i jego syn Ish. No i tak czas mijał, dzieci zaklimatyzowały się w nowym miejscu, a Sara zaczęła mieć wątpliwości co do jej związku z Alu'a, bo facet stał się leniwy, kontrolował ją na każdym kroku i też krzywdził fizycznie. Jednocześnie Sara była w bliskich kontaktach z Raymondem, oczywiście w sensie przyjacielskim, ale zwierzała mu się że nie była szczęśliwa w swoim związku, a Raymond zwierzał się Sarze, że czuje się bardzo samotny od czasu śmierci jego żony. No i tak się sobie wzajemnie żalili, a po czasie zaczęli prowadzić coraz bardziej poważne i głębokie rozmowy, co jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyło, na tyle, że zaczęli czuć do siebie coś więcej. Ich relacja w końcu przerodziła się w relację romantyczną, mimo różnicy wieku która przecież wynosiła 27 lat, co oznacza, że Raymond z powodzeniem mógłby być jej ojcem. No ale nie oceniam. Oczywiście to, że relacja przerodziła się w romantyczną, wiązało się też z czynnościami seksualnymi. Co ciekawe, albo i nieciekawe, ale to Sara zainicjowała, a Raymond specjalnie nie protestował. Zaczęło się niewinnie od Odważnych zdjęć wysyłanych przez Sarę, i tak krok po kroku było coraz bardziej gorąco między nimi. Wraz z biegiem czasu Sara zaczęła wymykać się z domu, żeby spotkać się ze swoim, nazwijmy rzeczy po imieniu, kochankiem. I tu dochodzimy do marca 2013 roku, gdzie ich romans przeszedł na kolejny poziom, bo zaczęli ze sobą sypiać. Spotykali się codziennie. A czasem nawet dwa razy dziennie szli na spacer gdzieś nad rzekę czy pod most i tam odawali się miłosnym uniesieniom. Zapytacie, dlaczego nie mogli spotykać się w domu Raymonda? Ano dlatego, że Raymond mieszkał tam od zawsze. W tym mieście. Ludzie w sąsiedztwie dobrze go znali, więc gdyby zobaczyli te dwójkę razem, ludzie połączyliby kropki, zaczęliby plotkować, a kiedy spotykali się na odludziu, raczej nie było ryzyka, że ktoś ich zobaczy. Sara zaczęła mieć obsesję na punkcie Raymonda. Pisała do niego listy miłosne, w których pisała, że nadał sens jej życiu, że chce go poślubić i w ogóle to on jest miłością jej życia. Raymond odpisywał na jej listy pisząc, że byłby świetnym ojcem dla jej dzieci, takie tam romantyczne bzdury. Nawet snuli fantazje na temat ich ślubu ich przyszłego, i przyszłego, żyli długo i szczęśliwie. Więc ta relacja nie była czysto seksualna. W maju 2013 roku, czyli dwa miesiące później, Sara dowiedziała się, że jest w ciąży. No, kto by się tego spodziewał? Miała przeczucia, że ojcem dziecka jest Raymond, a nie Alua, więc jak tylko dowiedziała się o swoim stanie błogosławionym, poszła z tą informacją do swojego kochanka. Kiedy Raymond się o tym dowiedział, dał jej ultimatum. Powiedział, że albo rozstaje się z partnerem, albo Sara będzie udawać, że to dziecko jest Alua, co jest równoznaczne z końcem ich romansu. Dał jej trzy tygodnie na podjęcie decyzji. Sara wiedziała, że chce być z Raymondem, bo to z nim była szczęśliwa, dawało jej poczucie bezpieczeństwa, a związek z Alua był bardzo burzliwy. Aloua zaczął być podejrzliwy co do relacji przyjacielskiej z Raymondem. Dużo się o to kłócili, bo też Alua był ciut zaborczy. W końcu mężczyzna postanowił skonfrontować się z Sara i zapytać ją wprost, czy ma romans z Raymondem. No i się zaczęło. Wspominałam już, że Aloa był nieco agresywny w stosunku do Sara. No to tej nocy było grubo. Aloa wściekł się, zaczął ciągnąć ją po korytarzu, trzymając ją za włosy. Całe szczęście, Sarze udało się dorwać telefon. Napisała do Raymonda, żeby zadzwonił na policję. Jakby nie było prościej po prostu samodzielnie zadzwonić na tę policję. No nieważne, policja finalnie przyjechała i zgadnijcie co. Sara powiedziała funkcjonariuszom, że to pomyłka, że przeprasza za marnowanie ich czasu i że w ogóle nic się nie dzieje, wszystko jest ok. Prawdopodobnie zrobiła to dlatego, że nie chciała pogarszać sytuacji, bo nawet jeśli policja zgarnęłaby Ała na komendę, to prędzej czy później by go wypuścili, a wtedy mogłoby być jeszcze gorzej. Raymond totalnie nie mógł zrozumieć postawy Sary, bo ten telefon na policję mógłby być taką przepustką do pozbycia się Alła, ale Sara tej sytuacji nie wykorzystała. W związku z tym, że nadal sytuacja nie uległa zmianie, ultimatum było wciąż aktualne. Wtedy Raymond podsunął pomysł Sarze, jak może się pozbyć swojego partnera. Wręczył jej zmiażdżone tabletki nasenne, które zostały mu od śmierci żony. Jednocześnie powiedział jej, że 25 czerwca matka Aloła wyjeżdża na tydzień, bo w końcu, nie czy pamiętacie, Raymond i Zanaja się przyjaźnili, więc to był jego zdaniem idealny moment na pozbycie się partnera Sary. Raymond przedstawił Sarze dokładny plan. Miała ona odurzyć Aloła, dosypując mu tabletki nasenne do wszystkiego, co zje i wypije, a kiedy straci już przytomność. Raymond przyjdzie i zajmie się resztą. No i tak też się stało. Sara przygotowała obiad dla swojego partnera, dorzucając środki nasenne do pire ziemniaczonego. Aloła zjadł posiłek, więc to była kwestia czasu, żeby te tabletki zaczęły działać. Sara sama nie wiedziała, co dalej planuje Raymond. On sam powiedział, że lepiej byłoby, gdyby nie wiedziała, co chce zrobić. Pamiętacie, że do domu wprowadził się przyjaciel Aloa? No właśnie. Kiedy Aloa zaczął robić się senny, Hamish wrócił do domu ze swoim synem i zauważył, że jego przyjaciel dziwnie się zachowuje, bo zachowywał się jakby był na haju. Zapytał się go, czy coś zażył, ale Aloa powiedział, że nie, że być może to przez zażycie zbyt dużej dawki środków przeciwbólowych, które brał w tamtym czasie z powodu bólu pleców. Alwa stwierdził, że pójdzie na górę do sypialni i po prostu się prześpi. Pożegnali się więc i to był ostatni raz, kiedy Hamish widział swojego przyjaciela żywego. Raymond cały czas smsował z Sarą, dopytując czy na pewno wyłączyła kamery, które były na posesji, że zostawiła drzwi otwarte, że wyłączyła czujnik ruchu na werandzie, żeby Raymond mógł wejść do domu przy zgaszonym świetle, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Sara zapewniała, że wszystko jest gotowe, a na łóżku, na którym spał Aloa zostawiła też kilka ręczników na wszelki wypadek. W końcu, kiedy Sara upewniła się, że jej partner śpi, napisała do Raymonda, że już czas. Jej kochanek zjawił się w domu około drugiej w nocy i poszedł prosto do pokoju, w którym spał Aloa. Policja do tej pory nie dowiedziała się, w jaki sposób Raymond zamordował Aloa, ale kiedy to zrobił, zawinął jego ciało w prześcieradło i przetransportował do swojego auta. W międzyczasie Sara. Cały czas była w pogotowiu, czuwała przy czwórce swoich dzieci, ale też musiała uważać, czy przyjaciel Alwa się nie obudzi, bo mogliby mieć problemy. Jak już wiemy, i tak te problemy mieli, no ale nieważne, idziemy dalej. Hamish w późniejszych zeznaniach powiedział, że obudził się i zobaczył Sarę stojącą w drzwiach do jego sypialni, więc zapytał, czemu tak stoi, no bo to było trochę creepy. Ale wtedy Sara natychmiast się Ulotniła. Po jakimś czasie Raymond przychodzi do Sary i prosi, żeby ta mu pomogła, bo nie był w stanie podnieść ciała alła, żeby wsadzić go do bagażnika, więc oczywiście Sara pomaga mu wsadzić ciało jej starego chłopaka do auta jej nowego chłopaka. Raymond zabiera też kilka rzeczy Alwa, takich jak telefon czy papierosy, po prostu takie rzeczy, które Alwa na pewno zabrałby ze sobą, gdyby wychodził z domu. Chciał to zaaranżować tak, że mężczyzna po prostu wyszedł z domu i nigdy nie wrócił. Raymond wziął te rzeczy i odjechał z ciałem Alwa. Niestety, jak mówiłam, do dnia dzisiejszego nie wiadomo w jaki sposób Alwa został zamordowany. Ponieważ do dziś jego ciało nie zostało odnalezione. Sara również nie wie, w jaki sposób jej partner został zamordowany, bo nie było jej przy tym. Policja próbowała zlokalizować, gdzie Raymond wywiózł ciało Alwa, ale było to mocno utrudnione, bo Raymond był widziany w kilku miastach tamtej nocy. Ale też nie było takiej możliwości, żeby prześledzić całą jego trasę, bo wiadomo, nie wszędzie są kamery. A Raymond no, nie był na tyle głupi, żeby wyciągnąć ciało pod samymi kamerami. Następnego dnia Sara budzi się i jedną z pierwszych rzeczy, jakie robi, to idzie do sklepu i kupuje nowe prześcieradło, bo Raymond w zeszłej nocy zabrał prześcieradło razem z ciałem. Później Sara żyje jak gdyby nigdy nic. Tak jakby Aloa wyszedł i miał wrócić za kilka dni. Totalnie nic podejrzanego. Po kilku dniach przyjaciel Alua zaczął się niepokoić, zaczął pisać do niego, żeby dał znać, że wszystko jest ok. Para kochanków zdecydowała, że przez kilka dni nie będą zgłaszać zaginięcia na policję, żeby mieć więcej czasu na wymyślenie, co dokładnie powiedzieć policji. Chcieli przegadać ich wspólną wersję wydarzeń, żeby nie było żadnych nieścisłości w zeznaniach. Po około pięciu dniach ludzie zaczęli zauważać, że coś tu jest nie tak. W międzyczasie matka Alua wróciła do domu i również zaczęła martwić się o swojego syna. Sara i Raymond postanowili więc pojechać na policję i zgłosić zaginięcie. Kiedy dotarli na komisariat, policja zapytała tylko, czy Alua jest takim typem człowieka, który wychodzi i po prostu nie wraca przez kilka dni, i czy jest coś, co powinni wiedzieć. Sara wspomniała wtedy, że Aloa był kiedyś członkiem gangu i obawia się, że przez to, że Aloa odszedł z gangu, pozostali jego członkowie mogli mu zrobić krzywdę. Powiedziała też, że przez ostatnich kilka tygodni dostawał groźby, które prawdopodobnie były właśnie od członków gangu. Policja wiedziała z autopsji, do czego zdolni są członkowie gangu i że wcześniej zdarzały się sytuacje, że zabijali ludzi, którzy odchodzili z gangu, ale też nie składało im się to w całość, bo w końcu mężczyzna odszedł z tej organizacji przestępczej już kilka lat temu, a w międzyczasie nie miał kontaktu z nikim stamtąd, więc wydawało im się to totalnie nielogiczne, że nagle po kilku latach sobie o nim przypomnieli. Zwłaszcza, że teraz mieszkali kilkaset mil od miejsca, gdzie ten gang działał. Okej, okay, mieli świadomość, że Alua wiedział dużo, wiedział, co się dzieje wewnątrz takiej działalności, ale bał się ich na tyle, że nigdy nie poszedł się sprzedać na policję, ani mieszkając jeszcze w Newcastle, ani mieszkając już w Duba. Dodatkowo, jeżeli Alua byłby porwany w środku nocy, to dlaczego nikt nic nie słyszał ani nie widział? No cóż, w każdym razie policja postanowiła przeszukać dom, ale wiecie, nie pod kątem tego, żeby znaleźć jakiekolwiek dowody zbrodni, tylko żeby poszukać jakiejś wskazówki, żeby móc działać dalej. Policja znalazła jego portfel, co uznali za dziwne, bo zazwyczaj jak gdzieś wychodzicie, to bierzecie portfel i telefon, a wychodziło na to, że Aloa zabrała ze sobą tylko telefon, więc uznali to za mało prawdopodobne, że mężczyzna sam wyszedł z domu i na zewnątrz został uprowadzony. Jednocześnie wszyscy wydawali się być mocno zaangażowani w sprawę zaginięcia. Wiadomo, Sara była partnerką, Raymond był przyjacielem rodziny. Dodatkowo to on i Sara zgłaszali zaginięcie do tego przyjaciel i współlokator, który wypisywał do Alła, no i wiadomo, jego matka. Wszyscy zostali przesłuchani i nikt nic nie widział, ani nikt nic nie słyszał. Podczas śledztwa policja odkryła, że Sara i Raymond mają romans. No i w tym momencie policja łączy fakty. Alwa był jedyną osobą, która stała na drodze ich miłości. Kiedy to wyszło na jaw, para została zabrana na przesłuchanie w charakterze podejrzanych. Dodatkowo zabrali im telefony do przeszukania. W międzyczasie. Śledczy pojechali do domu Sary, gdzie ponownie przeszukali dom, ale tym razem pod kątem wskazówek, które mogą połączyć tę dwójkę z zaginięciem partnera Sary. Śledczy wiedzieli, że kamery zamontowane na podjeździe były wyłączone, więc wiedzieli, że coś na tym podjeździe musiało się wydarzyć, więc przeszukali cały podjazd. W szczelinie asfaltu wylanego na podjeździe śledczy znaleźli krople krwi a po zbadaniu próbki okazało się, że z pewnością jest to krew należąca do Alła. Kiedy policja odkryła ten fakt, byli pewni, że mężczyzna albo już nie żyje, albo jest przynajmniej ciężko ranny. Tymczasem pewien rybak łowił ryby i w pewnym momencie zauważył duże prześcieradło w rzece. Coś go podkusiło i postanowił zadzwonić na policję. Zabrano więc prześcieradło do testów i okazało się, że na prześcieradle została znaleziona sierść psa Raymonda. Więc, jak możecie się domyślać, następnym krokiem policji było zabranie auta Raymonda do badań, bo domyślali się, że skoro znaleźli sierść psa, który prawdopodobnie jeździł z nim autem, to to prześcieradło też znajdowało się w jego aucie. Jak możecie się domyślać, policja miała rację. W aucie Raymonda znaleziono mnóstwo krwi należącej do Ała, a także puste opakowanie po tabletkach nasennych. Oprócz tego policja miała dowody z telefonu Sary i Raymonda, gdzie pisali ze sobą, że podała tabletki partnerowi, że wyłączyła kamery znajdujące się przed domem itd. Sara i Raymond są przesłuchiwani dokładnie w tym samym czasie, ale oczywiście osobno, więc druga strona nie wie, co mówi ta pierwsza na przesłuchaniu. Raymond oczywiście wszystkiemu zaprzecza, mówi, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem partnera Sary i nie wie, gdzie on jest. Natomiast Sara. Policja pokazała jej SMSy, które wymieniała z Raymondem, i zaczęli pytać, co miała na myśli, pisząc, że już nie może się doczekać, że już podała tabletki itd. I tutaj Sara się wysypuje. Zaczęła mówić, że Raymond dał jej te tabletki, ona umieściła je w obiedzie alła, po czym jej partner zjadł obiad i zasnął, po czym napisała do kochanka, że już czas. Powiedziała, że nic więcej nie wie na temat śmierci jej partnera. Zapytali więc, czego się spodziewała, jak myślała, że będzie wyglądać ta cała akcja, a ona na to, że nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Myślała, że Raymond chce tylko go przestraszyć, a ona nie chciała, żeby ojcu jej dzieci stała się krzywda. Policja miała więc dwóch głównych podejrzanych, ale mimo tego, że przedstawiali dowody Raymondowi, ten kurczowo trzymał się wersji, że on nic nie wie, nic nie widział i nie ma z tym nic wspólnego. Jednak zeznania Sary i dowody w śledztwie znalezione na podjeździe i w aucie Raymonda wystarczyły, żeby. Postawić zarzuty tej parze. Podczas procesu sąd stwierdził, że Sara nie brała udziału w zabójstwie, tylko raczej brała udział w samych przygotowaniach i planowaniu przestępstwa. Mimo wszystko wierzyli, że Sara doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jakie będą konsekwencje, bo jednak pomagała Raymondowi w przygotowaniach, później przecież pomagała w umieszczeniu Aloła w aucie kochanka, a jeszcze później posprzątała. I kupiła nowe prześcieradło. Bo wiecie, Sara próbowała zrobić z siebie takie niewiniątko, że to niby Raymond odwalił całą robotę, że ona to nic nie wiedziała, co on planuje, a tak naprawdę to była równie bardzo zaangażowana w tę akcję. Z tą różnicą, że ona nie zrobiła tego bezpośrednio w odróżnieniu od Raymonda. No więc Raymond Roth został uznany za winnego. Morderstwa z premedytacją i został skazany na 32 lata więzienia, gdzie minimum, jakie może odsiedzieć, to 24 lata. Ale później odwołał się od tego wyroku, twierdząc, że jest zbyt surowy. I faktycznie, jakimś cudem, sąd przychylił się do jego wniosku i przyznał mu niższy wyrok, więc teraz został skazany. Tylko na 25 lat i może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 18 latach. Natomiast Sarah Tarrant, surprise, surprise, została również uznana za winną nieumyślnego spowodowania śmierci, ponieważ biegi stwierdzili, że w chwili popełniania przestępstwa była niestabilna psychicznie i została skazana na 10 lat i 8 miesięcy, a minimum, ile mogła odsiedzieć, to 8 lat, ale jej wyrok także pomniejszono do 8 lat pozbawienia wolności, z możliwością wyjścia warunkowego po 5 latach. W listopadzie 2020 roku odbyła się sprawa odnośnie jej zwolnienia warunkowego, ale nie znalazłam informacji, czy sąd rozpatrzył jej sprawę pozytywnie, ale myślę, że jeżeli nie mogłam znaleźć takich informacji, to Sara jeszcze przybyła w więzieniu. A w ogóle to pamiętacie, że Sara była w ciąży? No właśnie. Urodziła to dziecko, które na początku było z nią w areszcie, a teraz zajmuje się nim matka Sary. No i co, podsumowując, dalej nie wiemy, co stało się z ciałem. Nie wiemy w jaki sposób Aloa został zabity, a Raymond do dnia dzisiejszego nie przyznaje się do winy, mimo że siedzi od 2013, czyli 8 lat. I to już wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy może słyszeliście wcześniej o tej sprawie. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii. Tymczasem dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków, a teraz życzę wam miłego dnia czy też wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa. Aha, i zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, gdzie teraz przy każdym odcinku wrzucam dwa posty. Jeden to jest taki skrót odcinka w formie graficznej, a drugi to jest skrót odcinka w formie audio. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam serdecznie na Instagrama. Link, oczywiście, w opisie.